Sponsorem jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Zapraszam zespoły do prezentacji. Szanowni Państwo, zanim emocje sportowe, przed nami jeszcze jedna bardzo miła i niemiła uroczystość. Debiutował 14 września 2013 roku w Gryfinie w meczu z Samborem Tczew. Ogólnie rozegrał 150 meczów. 126 z nich rozegrał w drugiej lidze, rzucając tam 460 bramek. 24 mecze rozegrał w pierwszej lidze, rzucił w nich 50 bramek. Niestety w dniu dzisiejszym postanowił zakończyć sportową karierę. Tuż tu taki, zapraszamy na środek boiska, Maciek Jezierski. Pamiętową statuetkę wręcza prezes klubu wraz z kierownikiem, pani Jurek Miller i Andrzej Gejs. 510 bramek ogólnie rzucił dla barw gryfińskiego klubu, grając w Energetyku Gryfino, jak i w KPR Gryfino. Podziękujmy mu ogromnymi brawami. Naprawdę człowiek, który zostawił tutaj serce, dużo zdrowia, dużo punktu na gryfińskich parkietach. Jeszcze raz dziękujemy. Maciek Jezierski w dniu dzisiejszym kończy sportową karierę. Dziękujemy jeszcze raz. A przed nami emocje sportowe. PGE KPR Gryfino, Gospel Gwardia Koszalin. Zespół gości wystąpi dzisiaj w następującym składzie. Z numerem 1 Zwierz Damian. 7 Sześniak Dawid. Numer 8 Korczak Bartłomiej. 9 Stawka Dominik. 10 Radosz Jakub. 12 Matusia Krystian. 13 Słodkowski Jakub. 14 Laska Bartosz. 15 Maria Rewicz Mikola. 16 Kowalkowski Tomasz. 27 Ryfalski Henryk. 33 Kluczkow Maksim. 34 Dzierżawski Paweł. 66 Derdzikowski Michał. 69 Biskup Wiktor. I z numerem 77 Dzido Piotr. Trenerem zespołu z Koszalina jest pan Piotr Stasiuk. Gospodarze zespół PGE KPR Gryfino. Numer 1 Dobko Dawid. 2 Fedejczak Filip. 5 Jezierski Marek. 8 Baliński Patryk. 10 Lasko Rafał. 11 Klemens Michał. 13 Kackowski Jakub. 15 Plejsz Kacper. 17 Skrzypkowiak Kamil. 18 Talenka Bartosz. 19 Statkiewicz Michał. 25 Kostrzewa Kamil. 34 Jarząbek Radosław. 37 Jeziorny Aleksander. 77 Witkowski Filip. I 98 Kłodziński Kacper. Trenerem zespołu z Gryfina jest pan Bartosz Jurkiewicz. A spotkanie dzisiejsze poprowadzą panowie Klebeko Kamil oraz Matusewicz Paweł ze Szczecina. Przy stoliku sędziowskim pan Tarczykowski Jakub i Kraszewski Henryk. Witamy serdecznie oba zespoły, życzymy sportowej walki. I przed nami ostatnie 60 minut z piłką ręczną w Gryfinie w sezonie 2022-2023. Zdobył srebrne medale. Serdecznie gratulujemy młodym chłopakom z Gryfina.
i już za chwilę pierwszy gwizdek kończący sezon 2022-2023. Takie kapele Grwino, Kospel, Bardia, Koszalin. Thank you.
Kalka Dominik dla zespołu Gwardii Koszalin. Thank you.
Kamiluk, Witkowski Filip. Obróć się!
33 Klucz Kontrakcji. W 19 minucie meczu czas dla zespołu gospodarzy poprosił trener Bartosz Jurkiewicz. Gryfino 4 bramki zdobył Radosław Jarząbek. Niestety kłopot techniczny z tablicą. Wynik spotkania jest 11-13 dla zespołu Gwardii Koszalin. Wynik już prawidłowy. Wracamy do gry. Thank you.
skrzydło jebane stoi pusty. Cóż za rzut z biodra Filip Witkowski. Marek Jeziemski.
zegara w Krefińskiej hali. Niestety teraz czas nie chce dalej płynąć. Mecz będzie trwał chwilę dłużej. Czas meczu będzie ustawiony na 23 minuty 32 sekundy. Karabas z zawodnika Barty Koszalin 28 sekund. Zawodnik Warty Koszalin wejdzie na boisko w 24 minucie meczu. Oh, God!
17 klatka zostało zgłoszone. Yeah.
Dawid Trybko, nie zmieniając spotkania.
pierwszej ligi. Dobra, no się, to nie bawa.
Jakub Radosz w zespole Partii Koszalin. Zespołem z Koszalina, Korczak, Bartłomiej. Thank you.
zespole Gwardii Koszalin Laska Bartosz. A przed nami ostatnie 14 minut pierwszej ligi niekinecznej w tym sezonie. Czas prosi trener zespołu z Koszalina, pan Piotr Stasiuk. Thank you.
20 piąta bramka została z Gryfina Kamil Kostrzewa. Thank you.
Thank you.